Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem, czy z matematyki finansowej, czy z finansów przedsiębiorstw, chciałam poruszyć temat wyznaczania wartości lokaty, jej wartości początkowej, przy założeniu, że mamy do czynienia z kapitalizacją miesięczną. Jeżeli treść zadania brzmi: jaką kwotę należy wpłacić obecnie na konto oprocentowane na 3,55%, tak aby po 2 latach stan konta wynosił 5000 zł przy kapitalizacji miesięcznej? No, w tym zadanku nie jest to w żaden sposób wielce skomplikowane zadanie, sami zobaczycie. Trzeba na pewno wyjść od tego, że jest kapitalizacja miesięczna, jest wymieniona konkretnie miesięczna. Co w związku z tym? Naszą stopę procentową, która wynosi 3,55, trzeba będzie na pewno podzielić przez 12, żeby ta wymieniona jako roczna stała się dla nas miesięczną. Dodatkowo trzeba wymienić, że wartość tego kapitału końcowego to 5000 zł, a my musimy ustalić, jaki musiał być ten kapitał początkowy, żeby taką kwotę po 2 latach uzyskać na koncie, czy tam z lokaty bankowej. Jeżeli dalej idąc, wiem nadal, że mam do czynienia z kapitalizacją miesięczną, trzeba okres trwania tej lokaty, czyli 2 lata, przeliczyć, ile jest to miesięcy, żeby była pełna zgodność. Jeżeli stopa procentowa roczna, co jest bardzo ważne, wynosi 3,55%, wszystko trzeba ze sobą zgrać pod kapitalizację. A więc wzór na ustalenie tej wartości początkowej jest podany, nie jest w żaden sposób jakiś tam udziwniony, ale w jej uzupełnianiu tego wzoru w liczby trzeba po prostu na kilka rzeczy zwrócić uwagę. Po pierwsze, w liczniku naturalnie bez zmian wartość przyszła, czyli ile chcę, żeby było po 2 latach. No 5000 zł. 1 plus R. Ten element jest najtrudniejszy. R to ma być stopa procentowa. Nie mało, że stopa procentowa, która jest podzielona przez 12, to musi być jeszcze przemnożona przez 0,81. Dlaczego? Bo jeżeli w treści zadania mamy do czynienia z lokatą bankową, to my w tym momencie musimy policzyć stopę procentową 1 minus t, przemnożyć razy 1 minus t, gdzie t najczęściej jako stopa podatku dochodowego wynosi 19%, czyli ja faktycznie nie zarabiam 3,55% w skali roku, tylko 81% właśnie tej stopy procentowej. Dlaczego? Bo występuje podatek dochodowy. Jeżeli u Was na wykładach, na ćwiczeniach mowa jest o tym, że Wy macie pomijać ten podatek dochodowy w liczeniu, w przypadku gdy nawet macie do czynienia z lokatą bankową, a jak wiemy, tam są zyski finansowe, no to zwyczajnie pomijacie. Nikt nie powiedział, że musi być dokładnie tak jak tutaj na tym filmie, bo najważniejsze jest to, jak omawiane jest to na ćwiczeniach, na wykładach. I teraz N jest to właśnie nasza liczba kapitalizacji. Jeżeli były to 2 lata, ja nie piszę tutaj 2. Jeżeli kapitalizacja była miesięczna, to ja piszę, ile było takich kapitalizacji miesięcznych w okresie trwania lokaty. Było ich aż 24. Czyli jeżeli licznik podzielę przez mianownik, powinien wyjść wynik gdzieś w zaokrągleniu 4720,89. I taką właśnie interpretację musimy dać, że wartość wkładu początkowego powinna wynosić 4720,89 zł, aby po okresie 2 lat uzyskać kwotę 5000 zł przy kapitalizacji miesięcznej. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi.
Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.